walki jest ciekawa, nietuzinkowa, całkiem fajnie skrojona, to prawda, ale z drugiej strony nie wiem, czy aż tak dobrze wchodzi z interakcją z kompozycją przeciwnika. Azir i Twitch, oni zupełnie nie przejmują się Veigarami, oni stoją 20 metrów dalej i zadają obrażenia. Chować zapędy tego Udyra. No, można się z tego powodu cieszyć, bo... Oj, nie, Zora, nie rób tego. Nie nas... Tam nie było staka? Co się dzieje w ogóle na górnej alejce? Nie! Skupić Zonie, ale mowa o Dawidsonku. A ostatnimi czasy Damkek jest bardzo aktywny, tylko że Dawidsonek bez błysku. Przy midzie, który był przecież przez chwilę oblegany przez zawodników ZTN. Tak kluczowy błąd może ich kosztować Heralda, chociaż bardzo rozsądnie. SK odwracają się na Mumusa. Ten goniony przez cały czas, przecież Zeri przyspieszona. Cała reszta zespołu SK wie, jakie jest ich zadanie. No to jeszcze przede wszystkim uciążliwe, jeżeli chodzi o laning phase. Ja Benek po prostu tam biega i bierze tego smoka. Ale tutaj SK chyba chciałaby się już raczej wycofać, prawda? Zagrany jednak ultimate od supporta SK, no ale... Dawidsonek z klatką za moment. Odejść po prostu już, nic więcej nie oddawaj. Dlatego Trinity Force'a, pomimo straty znaczącej bardzo na środkowej alejce, no to Dawidsonek prędzej czy później jego staki na pasywce będą się dawały we znaki. Wszystko przed nimi, gdyby nie fakt, że botlane jest osłabiony. Wojtuś musi jednak uważać, dalej tankuje wieżę. Pięknie. Bardzo czysty dive. Kryty wiedział, że też tych obrażeń potrzebuje jak najwięcej, żeby maksymalizować. To jest naprawdę przyjemne. O, nie trafił kozła. Ściągnięty przez Zorę. Ale Zora zatrzymany, podbity w dodatku przez Mumusa. Zesmajtowany Herald przez kogo, no? Przez Benka, zgarnie go, ale swoim własnym kosztem. Życiem Zora dalej żyje. Takie powiedziałbym, że niedociągnięcia, nieprzyjemne sytuacje dla ZTN. Benek się znalazł. Po tej walki powinni wyciągnąć więcej. Ale i tak mogą być chyba zadowoleni. Uciekaj, Damkes, uciekaj. I tak dużo zrobiłeś, mój przyjacielu, chociaż Ryuzaki cały czas będzie próbował znaleźć tę Zeri. Ta jednak z Yumi na plecach cały czas zadaje obrażenia. Ja widziałem już dużo montażu z Zeri. Nie. I skończyło się tragedią. Biedny Uden. Co ma zrobić ten kotek? On po prostu może tylko miał. Właśnie, z automatu będzie ciężej dejwować, tylko że... Dawidsonek ma TP. Ej, Zora dość przytomnie, stara się odciągnąć te miniony, no ale sam też ucieka od wieży. I to jest podstawowy problem. No. Kiedy teraz wszyscy mówią, ale broken pasywki, pasywki posiadające opis na dwie kartki. Veigar ma chyba jedną z najbardziej broken pasywek w grze, która jest tak prosta, ale teraz prowadząc teamfight chciałby być na miejscu, a nie jest w stanie. Teleportacja prosto na niego Mumus, stara się go znaleźć, ale to ostatecznie Zew Boga Kuźni będzie próbował się z nim połączyć. No i to się udaje, ale nie ma pomocy, nie ma sojuszników. Mumus, musisz odpuścić. Moc, Zeri, przeciwną kompozycję, kiedy już ZTN zengage'uje. Oni nie mają za bardzo jak wrócić do walki, do przodu Damkex. Jest możliwość, Shadow pierwszy na jego konto. Jest to prawda, że na miejscu, bo postawiona przez pasywkę Zebexa, ale Wojtuś też zginie. Double kill, czy może ktoś przytankować tę wieżę? Czy może ktoś pomóc? Trzeba znaleźć przeciwników! Vizizi w zasięgu! Exhaust to na chwilę odsudzi zapały Damkeksa! To jest potencjał na pentakill! Na solowy pentakill! Damkex bohaterem! Gdyby nie ten ultimate! A jeszcze wyleczony! Ucieknie spod wieży! Dawidsonek zintowałeś! Zabrałeś pentę! Ale Damkex wygra teamfight! Sylvan. Och, Ryuzaki, odważna pozycja. Ogólnie byłaby bardzo dobra, ale... Zobacz, ile obrażeń, to jest skandal! W tym momencie rozbity już do połowy, a w dodatku dolna aleja bardzo ładnie zapuszowana dla Eski. Im to jest jak najbardziej w smak. Przedłużanie tego statusu quo przy smoku. Szczególnie, że cały czas tutaj Dawidsonek będzie szukał dobrej klatki. Ryuzaki, on kontrolowany na tym wardzie i po raz kolejny jungler Eskim. Zero Tasty ma duży problem, jednak wchodzi, ryzykuje wszystko, ale za moment upadnie. I teraz to na smoku, drodzy widzowie, no bo próbują uciekać zawodnicy ZTN, wiedzą, że bez swojego leśnika nie są w stanie się bić. Muszą dać jeszcze podejście pod tego smoka. To prawda, aczkolwiek Zora cały czas trzyma żółty pasek, ten za moment będzie się zmieniał w czerwony. Oj. Bardzo rozsądnie, po prostu zraszowany ten smok i chyba chcą i ucieczka. Uciekać. Wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj zostawać. Mumus jeszcze spowolniony, ma oczywiście błysk dostępny. Dalej może stąd uciec Vizizi i mimo wszystko przeciągnięcie Eski pod swoją własną pozycję! Co robi Wojtuś? Kupuję mnóstwo czasu, ale nieważne, ile byś kupił, być może nawet do samego końca wszechświata, to Damkex będzie zawsze na miejscu gotowy, żeby cię przyjąć. Mimo wszystko, Sebex, jesteś za tej sporo obrażeń. 1000 sztuk złota za shutdown na Zeri i proszę bardzo, mistrz z Korei wracający z solo queue, bawiący się z przeciwnymi midlanerami. O, jak szybko ten Baron spada, zobacz, co się dzieje, 5000 punktów zdrowia. ZTN musi jakoś reagować, w innym wypadku oddają po prostu tę bestię. Skradziony został przez Ryuzakiego! I jeszcze w dodatku Sebex ma idealną pozycję. Jeden za jednego, nie, to był chyba tylko klon, w żadnym wypadku. Double kill dla VZZ, nie ma Mumusa, jest Mumus, od razu może pomóc. Zeri sama już chyba tutaj nie wyklika. Triple kill dla Szczurasa i prosto spod kanałów. Ze ścieku całej tej gry, kiedy cały czas go fokusowali, w końcu mógł dla siebie znaleźć raj. Ale z drugiej strony Damkex, on się napędza. Myślałem, że będzie próbował iść po tę dolną aleję, ale chyba nie może sobie na to pozwolić. Pamiętajcie o tym, że Zero Tenacity ma na Shora. Nie Pamiętajcie wierzę. O tym, że Zero Tenacity może to skończyć tu i teraz. Damkex i Udo, oni muszą być bohaterami dla Eski, żeby jakkolwiek to wybronić. Ta wieża inhibitorowa to będzie formalność. Inhibitor również takową będzie, więc pytanie, ile w stanie Zero Tenacity będzie z tego wziąć. To jest koniec! 14 sekund do Benka. No nie wiem, Damkex jeszcze nie
nie powiedział ostatniego słowa, chociaż nie ma ultimate, on po prostu musi uciekać od obrażeń, on po prostu musi zrobić cokolwiek. Yumi na plecach cały czas strzela Damkex, ale chyba nie wystarczy obrażeń, po prostu próbują po koniec, on po prostu idzie po koniec.